Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Krynicy na Forum Ekonomicznym. Naszym gościem jest Pan Profesor Nadzwyczajny Piotr Henryk Skarżyński, dyrektor do spraw nauki i rozwoju Centrum Słuchu i Mowy Medilibus. Panie Profesorze, proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że polska otolaryngologia staje się centrum, właściwie światowym centrum? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Generalnie w Polsce od dłuższego czasu wykonuje się najwięcej operacji poprawiających słuch na świecie. Za tym idą po pierwsze nowe techniki chirurgiczne, różne nowe rozwiązania, które są wprowadzane na różne rynki związane z otolaryngologią, a w szczególności ze słuchem. Najpierw są testowane w Polsce, prowadzonych jest wiele badań, więc polski pacjent ma możliwość otrzymania wielu różnych rozwiązań jako jeden z pierwszych na świecie. Dodam do tego, w większości są to rzeczy refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Taka duża ilość pacjentów i doświadczenia powoduje, że coraz więcej osób chce przyjechać do Polski się leczyć, jak również wielu specjalistów z zagranicy chce przyjechać się nauczyć, aby wprowadzać te rozwiązania, które są w Polsce, te modele w swoich krajach. Znaczy w Polsce uczą się lekarze, uczą się u Was? Tak, lekarze uczą się u nas. Wielu specjalistów, którzy mają problemy z trudniejszymi przypadkami, wysyła pacjentów tutaj do nas, do Polski, akurat do Kajetan, gdzie te najtrudniejsze operacje są przeprowadzane. Bardzo często mam do czynienia z pacjentami, którzy nie przyjeżdżają na operację pierwszą do nas, tylko są to jakieś reoperacje lub kolejny etap trudniejszych procedur, których się nie da wykonać w niektórych krajach. Takim głównym regionem, z którego przyjeżdżają pacjenci, to są kraje Europy Wschodniej lub Azji Środkowej. Od wielu lat mamy tam filie na Ukrainie, w Odessie, w Łódzku, na Białorusi, ale także w Azji Środkowej, skąd akurat tak się składa, że jest dobre połączenie lotnicze i wielu pacjentów chce do nas przyjechać. Zatem idą specjaliści, bo naszą dewizą jest to, żeby lokalni specjaliści zajmowali się tymi pacjentami i wykorzystujemy nowoczesne narzędzia telemedyczne, które służą dobrej diagnostyce na odległość, jak również kontroli tego, co wykonamy w zakresie rehabilitacji. Zależy nam na tym, aby pacjent, który przejdzie jakąś procedurę chirurgiczną czy jakąś inną diagnostyczną w Polsce, w Kajetanach, dalej rehabilitował się i mógł z tego wszystkiego bardzo dobrze korzystać. Tydzień temu była pierwsza w świecie taka telekonferencja z nastrajaniem procesora mowy, to się nazywa telefitting, w implancie ślimakowym pacjenta w Senegalu pomiędzy Dakarem a Kajetanami. Więc... Znaczy, proszę powiedzieć, pacjent z Senegalu został zoperowany w Polsce? W Polsce, tak. Został zoperowany w Polsce i potem, żeby odpowiednio został mu wszczepiony implant ślimakowy i potem, żeby optymalnie dopasować parametry tego implantu, co pewien okres ten pacjent musi mieć ten implant sprawdzany. Sprawdzamy i dopasowanie implantu, i rozwój jego mowy, jak on się rehabilituje. Celem jest to, żeby ta osoba poszła do normalnej szkoły, normalnie się rozwijała. I zamiast przyjeżdżać do Polski, możemy taką procedurę wykonać zdalnie. Pierwsza procedura była wykonywana przez nas osobiście w Dakarze, natomiast kolejne będą być wykonywane przez lokalnych specjalistów. W tym momencie oszczędzamy czas, środki finansowe, jak również szkolimy osoby na miejscu, które z czasem te procedury mogą wykonywać indywidualnie. Wiele lat temu w Polsce była taka sieć wykonana, to było 20 ośrodków, które do dzisiaj funkcjonują, w większości z własnych środków i czasami z Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskanymi środkami korzystają z tych procedur w taki sposób, że pacjenci na przykład nie musieli ze Szczecina, z Rzeszowa czy z Katowic dojeżdżać do Warszawy na takie wizyty, mogło to robić lokalnie w swoich miejscach zamieszkania. Znaczy operujecie również pacjentów z Polski? Tak, no pacjenci z Polski stanowią jednak ponad 90% naszych pacjentów. Pacjenci z zagranicy jest to niewielka grupa, no ale pamiętajmy, że wykonujemy ponad 18 tysięcy procedur chirurgicznych rocznie, więc jest to bardzo duża liczba pacjentów zoperowanych. Powiedział Pan o współpracy z Europą Wschodnią, z krajami afrykańskimi. Skąd ta współpraca się w ogóle wzięła? Dlaczego te kraje? Może po części, że te kraje nie były w centrum zainteresowań dużych graczy na rynku otolaryngologicznym. Szukali swojego miejsca, tak jak Polska kiedyś szukała swojego miejsca. I jakby mój tata, który sam się uczył we Francji, w Austrii, w Niemczech wcześniej, chciał jakby oddać cząstkę tego, czego on się nauczył, takim jednostkom, które nie miały takiej szansy i były uważane za kraje, gdzie no nie trzeba wykonywać zaawansowanych procedur. I wielu pacjentów, którzy szukało pomocy, przyjeżdżało do nas, a my w związku z tym, że nie przyjeżdżali, chcieliśmy coś stworzyć dla nich. Tak powstał pierwszy punkt w Odessie. No muszę przyznać, że odkąd na Ukrainie jest nie do końca stabilna sytuacja polityczna, system ochrony zdrowia też funkcjonuje troszeczkę słabiej i tych pacjentów jest jeszcze więcej, a my też staramy się uczyć lekarzy z tamtego kraju, którzy mogą te procedury jak najbardziej wykonywać u siebie. I ta współpraca się coraz bardziej rozszerza, niedługo powstanie trzecia filia na Ukrainie. To wszystko dzieje się dzięki telemedycynie. Wprowadzacie ją na żywo, można powiedzieć. Tak, od lat wprowadzamy telemedycynę na żywo. Nie traktujemy tego jako czegoś próbnego, testujemy, tylko w codziennym życiu, w codziennej praktyce klinicznej wykorzystujemy tę telemedycynę.
po części, żeby była to diagnostyka, czyli wykonujemy diagnostykę na najwyższym poziomie, żeby taki pacjent, który już do Polski przyjeżdża, był jak najlepiej przygotowany, żeby nie trzeba było wszystkiego robić od nowa, tylko przygotować optymalnie pobyt takiego pacjenta i procedurę, żeby to było jak najbardziej efektywne i dla niego, i dla nas. To, co robicie, jest też najlepszą chyba promocją Polski na świecie. Tak, zawsze się tym chwalimy, zawsze odwiedzamy nasze placówki dyplomatyczne, bierzemy udział w różnych wystawach, targach. Ostatnio nasze tak jakby wynalazki zostały nagrodzone w Japonii na targach wynalazczości. To są produkty, zajmujemy się też produkcją urządzeń medycznych. Jest to związane z tym, że jak widzimy pewną niszę rynkową, która mogła być wypełniona i nie bardzo widzimy partnerów zewnętrznych, którzy oferują jakieś urządzenie, staramy się je tworzyć i jednym z takich produktów jest terapia centralnych zaburzeń słuchu. Są to dzieci, które słyszą dobrze, ale na przykład mają problem z koncentracją, z wykonywaniem poleceń, często mają gorsze wyniki w nauce i to jest taka to jest terapia, która została stworzona na bazie różnych terapii i doświadczeń różnych specjalistów, ale przynosi duże efekty i te dzieci naprawdę mają coraz lepsze wyniki. To zostaje nagradzane na przykład na targach wynalazczości, tak jak powiedziałem, czy w Japonii, czy w Brukseli, w Paryżu, czy w Londynie. Pomagacie zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jaki był najmłodszy Państwa pacjent i najstarszy? Najmłodsi pacjenci to są często pacjenci, którzy tuż po urodzeniu mają wykonywane badanie słuchu i w tych badaniach przysiowych, które tak naprawdę już sięgają 25 lat temu, kiedy te osoby były diagnozowane jako noworodki, wychodziły wyniki pozytywne, czyli nieprawidłowe. Wtedy trzeba odpowiednio podejść też do rodziców. Rodzice też czasami chcieliby od razu coś zrobić, nie jest to zawsze możliwe. Ale w przypadku na przykład dziecka głuchego, które rodzi się głuche, wszczepienie implantu ślimakowego do drugiego roku życia, jeśli nie ma innych dolegliwości, pozwala pójść do normalnej szkoły, normalnie się rozwijać, czego efekty możemy na przykład obserwować podczas corocznych festiwali muzycznych, kiedy te osoby pokazują, jak potrafią grać na instrumentach muzycznych. Jak... Były osoby, które całkowicie nie słyszały. Tak, są wśród tych osób, które całkowicie nie słyszały. Tak, rozwijają się i mają bardzo dobre efekty. Gdyby Pan miał powiedzieć najbardziej, czym moglibyście się pochwalić, jedną rzecz, co by Pan wymienił? Ja myślę, że kompleksowością. To, że pacjent, który się do nas zgłasza, ma wszystko pod jednym dachem zapewnione, od diagnostyki do rehabilitacji. Nie staramy się tego dzielić i wybierać lepszych fragmentów, czy gorszych fragmentów, czy bardziej opłacalnych, czy mniej opłacalnych. Staramy się, żeby pacjent miał takie zaufanie, że jak do nas przyjdzie, to dostanie wszystko, co jest dostępne na rynku. Jeśli chodzi o urządzenia medyczne i wszystkie procedury, które są związane z naszą specjalnością, są mu możliwe do zaoferowania. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Naszym gościem był Pan Profesor Nadzwyczajny Piotr Skarżyński. Dziękuję bardzo.